Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie, ja jestem Graba, przed wami kolejny gameplay i tym razem jak widzicie wyruszamy w odmęty kosmosu, a dokładnie w okolice Saturna, gdzie będziemy próbowali przetrwać w rozbitej stacji kosmicznej. Wydaje mi się, że tak to właśnie będzie wyglądało, także rozpoczynamy te demko, możecie je sprawdzić na Steamie, link macie w opisie tego materiału. Ja jeszcze tylko zaznaczę moi drodzy, że próbujemy dobić do 100 tysięcy subskrypcji tutaj na kanale, także wszelkie komentarze, łapki w górę i subskrypcje, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, będą na wagę złota. A tymczasem zaczynamy już grę, także mamy prolog, widzimy, że coś tam się na tej stacji psuło. Tak jak widziałem gameplaye z tej gierki, kojarzyło mi się troszeczkę jakby z Subnautiką, gdzie opuszczamy tą naszą bazę, zbieramy rzeczy, rozbudowujemy tą naszą bazę tak, żeby jak najlepiej służyła ona naszym tutaj celom. O, no i proszę, widzimy, że jesteśmy US of A. Okej, to chyba nie jest dobrze, czy jak to otworzymy... Jest stan nieważkości, ale jeszcze nie ma próżni. Czy możemy to otworzyć, żeby ten pożar stąd wywalić? Flashlight. Ciężko się trochę lata w stanie nieważkości. Exit. To nie działa. Evacuate. Gdzie jest śluza? Gdzie my mamy uciec? Halo. Water. Collect? Dobra. Open terminal. A, tu jest, dobra, terminal. Storage. Construction, dobra. Deconstruct. Czy ja coś mogę rozebrać? O kurde. To zaraz mnie rozwali. Halo, gdzie to jest wyjście? Dajcie mi wyjść. Nie umiem wyjść. Nie umiem wyjść. Halo, open. O, dobra. A nie, to tutaj. O kurde. Czy ja coś tu jeszcze mogę zebrać? Otwórz. Darek, otwórz. Gdzie jest wyjście? Tu jest chyba wyjście. Exit. Czy to jest tu? Dobra, jest. Dismantle, dobra, niszczymy. To sobie zbieramy. Tu chyba będziemy mogli jeszcze przyjść. Otwórz. A, bo tu nie ma przycisku, żeby otworzyć. Okej, okay, i tutaj mamy... Tu chyba mamy tą śluzę. Start EVA, dobra. The pressurizing. Okej. Okay. Czyli... Otworzyliśmy to, czy nie? Tak! O kurde, moi drodzy, jesteśmy, dobra. O wow. Ej, powiem szczerze, że jest to w jakiś sposób niepokojące trochę. Okej. Jesteśmy. Czy co? Czy ja tutaj mogę to zbierać? Czy ja to mam rozbierać? Co my tu mamy w ogóle? Bo to jest nasza kapsuła chyba, tak? I zobaczmy, czy tutaj możemy to w ogóle zamknąć. Airlock. Pressurizing, dobra, dawaj ciśnienie. Okej. Okay. Tylko mało tlenu jest. A, czyli tutaj chyba też mamy dziurę. Czy nie? Co my tu mamy w ogóle? Co to jest? Circuit break. Okej. Okay. Nominal. Czyli mamy, dobra. Jest prąd. Solary są okej. Okay. Mamy jakąś wiadomość. Tutaj jest checklista jakoś, ale nie możemy jej odpalić. Dobra, mamy wiadomość. Zobaczmy. Ale dziwne jest poruszanie się tutaj. Dobra, call sign TUG. Dobra, comms. Automated message. This is a message from Clark Analysis and Research. Care, okej. Okay. Czyli recommended course. Czyli musimy zbierać odłamki i zbudować workbencha. To the starboard equipment bay. Dobra, czyli mamy schematy dostarczone, okej. Okay. Czyli musimy co? Na razie... Aha, i to jest czas do nocy, okej, okay, czyli mamy też ograniczony czas tutaj, nie? Jaka muzyczka w ogóle to jest? Czy to jest taka muzyczka na stacji? Start EVA. Kurde, ciekawie to wygląda, naprawdę. Dobra. Lecimy. Czyli co, zbieramy te odłamki, tak? O kurde. No to mi się trochę kojarzy też z filmem Marsjanin, także powinniśmy tutaj przetrwać jakoś. Pewnie będziemy mieli jakieś uprawy i tak dalej. Nieźle, ciekawe. Okej, okay, prawie jestem już przeciążony cały. Dobra, to chyba tyle.
Tam w środku pewnie też musimy te rzeczy zabierać. O kurde, się zgubiłem. Gdzie jest? O, dobra, tu jest. No, orientacja tutaj w terenie jest naprawdę ciężka. Ale nieźle. Ciekawe, czy ten Saturn nas tutaj nie wciągnie, czy my jesteśmy na orbicie. Ale zakładam, że tak, bo pewnie by była jakaś informacja, że nastąpi jakaś deorbitacja czy coś. Dobra. I co my teraz mamy? Workbencha. Okej, okay, build. Tutaj możemy gdzieś to zbudować. A, tak, dobra. Okej, okay, jest zbudowane. I teraz co? Możemy rozbierać przedmioty. I craftować. Empty water bag, electrical kit. Dobra, ale zobaczmy, bo nowa wiadomość jest. Dobra. Next steps. Mały moduł i science hub. Dobra. Czyli schematy. Jak my to tylko możemy tutaj zrobić? Science hub. Electrical kit. Czyli żeby electrical kita zrobić, to potrzebujemy chyba koperka. No. Dobra. Tylko z czego ja konkretnie mogę koper dostać? Czy na przykład z tego? Tak, jest koper. Dobra. Ale pozbierajmy tu jeszcze jakieś rzeczy. Tylko kurczę. Kurde, w jaki sposób? Czy ja mam jakiś lot w dół, czy co? Bo strasznie mnie tutaj miota. Trzeba uważać na to. Ta siła bezwładności to jest straszna. Bo zastanawiam się, no bo tu jest chyba ograniczona ilość jakby tych odłamków, nie? Czy je się generalnie uda jakoś tam jeszcze pozyskać? Czy one... O, przeciążone. Czy one może po prostu... i tleniak schodzi. Ja nie mogę w ogóle lecieć. Co jest? Storage. Drop. Dobra. O, chyba jak byłem przeciążony, to nie mogłem się w ogóle poruszać, okej. Ciężko było, tak siłą bezwładności leciałem. Może jak będziemy tutaj szli spać... Oj, tutaj też rozwalone. To po prostu... Dobra, pod którym ja mam... A, pod shiftem jest lot w dół, dobra, bo tak się zastanawiałem. Może jak pójdziemy spać, to te odłamki będą się tutaj po prostu pojawiały, nie? Jest na to szansa. Dobra, czyli teraz tak, tutaj chcemy... Craft, electrical kit. Dobra. I chcemy zbudować... Construction, small module. Aha, musimy być na zewnątrz, dobra. Ma to sens. Zacznijmy. Dobra, śluza się otwiera elegancko. No i teraz tutaj chcemy ten kolejny moduł. Czyli bierzemy tab, small module. Ok, i tutaj możemy go doczepić. Fajnie, że budowanie w kosmosie jest takie łatwe, nie? Łatwiutko. Dobra, i co tam jeszcze miałem zrobić? A, Science Hub, czyli jeszcze jeden electrical kit, czyli jeszcze nam potrzebny jest koper. To jest aluminium. Koper jest chyba tutaj w tych takich pomarańczowych częściach, co? O nie. Canned tuna. Może tu? Koper, dobra. Jeszcze weźmy to i lecimy do środka. No ale już ładnie, już troszeczkę to rozbudowaliśmy. W ogóle musimy zobaczyć, ile jeszcze zostało tego dnia. Cały czas się mylę, który z tych guzików muszę naciskać. Ten, który się świeci, proszę pamiętać, ten, który się świeci. Dobrze. Mamy nowy moduł. Pięknie. Aha, dobra, najpierw muszę... Jeszcze 4 minuty, no to chyba sobie jeszcze poradzimy. Electrical kit jest. I teraz Science Hub. A i wybieramy, o, bo to tak budujemy, dobra. No niech będzie pierwszy tutaj, dobra, jest. Tylko chyba nie mamy prądu, tak mi się wydaje. Chociaż chyba mamy. Tree Lab. Dobra, ale czy przyjdzie mi jakaś wiadomość może? Science.
O, water consumption. Czy ja mam water bag? Consume. Okej. Okay. Chyba wypiłem. Ja nie widzę, gdzie tutaj jest ogólnie, nie? Te jakby zapotrzebowanie na wodę. No i tutaj teraz drzewko. Telemetria. A, to za kredyty. Dobra, odblokowaliśmy. Solar Energy. To by się pewnie przydało. A Build More Labs. Okej. Okay. A, bo tutaj dostajemy jakieś, widzicie? Są kredyty. Dobra, Basic Storage. Suit Upgrade. Lapsy. No laboratories on board. Ale nie mam? Active. Nie wiem, dlaczego to nie działa. Czy my nie mamy... Nie no, prąd musi być, nie? Capacity draw. Okej. Okay. Chyba, że jeszcze muszę coś zbudować. A, telemetry processor. Pewnie to. Output science data. Okej. Okay. Czyli circuit board teraz mi jest potrzebny. Kurde, fajny klimacik to jest. Naprawdę mi się podoba. Możemy coś rozebrać, ale to nie chcemy. Silikon. Ale silikon nie zrobię. Dobra, próbujmy znaleźć silikon. Może się uda. No to już widzimy, jest jakiś taki delikatny progres, a mi jest potrzebny basic storage, bo zobaczcie, jestem cały czas obciążony. Gdzie my znajdziemy silikon? Przy jakimś komputerku jakby? Aluminium. Trzeba szukać pewnie jakichś części komputerowych. Może tutaj to są panele słoneczne, ale zobaczmy, co one dadzą. O, tu jest jakby trochę komputera. O, silikon, super, ale to rozkminiliśmy, widzowie. To weźmy jeszcze trochę. Dobra. I wracamy. Tylko gdzie? Kurde, jak tu łatwo się zgubić w kosmosie. Co jest? Naprawdę, mega łatwo. Dobra, let's go. Czy uważasz, bo jeszcze zanim tutaj ta dekompresja nastąpi, to jeszcze trochę czasu mija, więc żebyśmy się nie udusili w międzyczasie. Dobra. Proszę mi otworzyć tutaj git. Craftujemy circuit boarda. O, dużo tych surowców mam. I teraz chcemy telemetrii. Cyk. Dobra. I czy to nam teraz działa? Nie działa. Nie rozumiem dlaczego. Chyba, że to trzeba może jeszcze jakoś włączyć. A, na to wychodzi. Export rate, dobra. Czyli to działa. While you were... O! Okej, czyli teraz działa, zobaczcie. I mamy dwa kredyty, super. Tylko potrzebujemy i tak więcej tego. Chyba najpierw byśmy poszli w basic storage, bo ja nie mam gdzie tych rzeczy składować i co z nimi robić. A może zbudujemy jeszcze jeden, tu telemetry procesor? O, co jest? Aha. Czyli po prostu za dużo chyba prądu zużywamy, co? Inoperable. Aha, dobra, bo jest noc, słuchajcie. Jakby tutaj jest noc, dlatego panele słoneczne nie działają, czyli musimy iść spać pewnie. Sleeping podsy, tak? O, i możemy iść spać, dobra, okej. Okay. Kumam. Day 2. No, czyli to jest fajne, w sensie możemy dalej coś robić, no ale jakby nie będzie wtedy energii, tak? Dobra, czy ja to mogę zresetować, bo to jest jak budzik, dobra. Oh. Tylko, no, trochę musimy więcej energii wytworzyć. Follow up. Congratulations, with this new lab you can earn credits, okej. Okay. O, additional labs można, tylko science hub, czy w sensie nie wiem, którego laba mam wybudować, nie? Czy to? Czy to? Control monitoring science, chyba to tak mi się wydaje, nie? Dobra, ile mam tych punktów? 5. Dobra. Basic, dobra, zróbmy na razie basic storage, niech będzie, żeby tu sobie wybudować coś. Czy ja to od razu mogę zrobić? Storage. Electrical kit. Dobra.
Możemy to zrobić. Nawet zróbmy to dwa razy w sumie. Czemu by nie? Storage. Let's go. I dajmy to tutaj. I teraz wszystko tu wrzucamy. O, jest praktycznie już przeciążone. No ale dobra. Ale to nic. Lightning. Możemy tu włączyć, wyłączyć. To sobie działa. Bo to chyba tutaj musimy więcej tego zbudować. Czyli teraz będziemy chcieli solar energy, żeby więcej tych zbudować. Czy ja już mogę? 4, to jeszcze nie. Dobra, zakładam, że do solarki potrzebne będą nam te elementy właśnie... Cały czas nie doklikam. Potrzebne będą nam te elementy tych innych paneli słonecznych. Dehydration. A to na razie jest jeszcze ok, ale zbierzmy to sobie. Dobra, pewnie jakiś aluminium też się przyda, chociaż my trochę tego aluminium mamy. Ale najważniejsze to są te elementy silikonowe, tak myślę. Nie zwróciłem uwagi, czy mamy teraz więcej tego śmiecia tutaj. To nie, o to jak najbardziej. Kurczę, i fajnie jakby się dało coś z tym Saturnem jednak zrobić, nie? Gdybyśmy do niego na przykład mogli jakoś polecieć, czy wysłać jakąś sondę, która by zbierała jakieś tam rzeczy, to mogłoby być całkiem fajne. Chociaż nie wiem, czy to już nie będzie za dużo tego, nie? Wszystkiego. Dobra, lecimy. I w sumie, skoro na razie mamy mało tego storage'a, to pewnie warto by było rozbudować kolejne huby, żeby ich było więcej tutaj. Ale przyjemna giereczka, lubię. No, kojarzy się trochę z... Kojarzy się troszkę z Subnautiką, ale była też taka inna gra, Brefy, czy ona się jakoś tak nazywała? Dobra, Solar Energy, poproszę, mamy dwa kredyty. Suit Upgrade, to na razie musi poczekać. Solar Cell, dobra, czyli musimy spróbować te Solar Cell zbudować. O, z silikonu, dobra, zróbmy ich aż 4. Aluminium. O, dobra, czyli elegancko. Będziemy mogli aż 4 te zrobić. Tylko pewnie by się przydała też jakaś bateria, nie? Do tego. Dobra, więc teraz robimy tak. External build. Czyli zróbmy tu. Build. Zróbmy tu. Może ten interfejs, wiecie, mógłby być troszeczkę lepszy. Ale... Jesteśmy w kosmosie, nikt nie usłyszy naszego narzekania, więc git. Dobra, mamy teraz zasilania chyba aż nadto, tak mi się wydaje. No i jeżeli zbudujemy baterię, to moglibyśmy też i w nocy trochę działać, tak? Coś by się przydało do tlenu też. O, w ogóle czemu ja jestem taki... Serce mi tak bije, jak nie wiem. Może głodny jestem, bo ja tutaj nie widzę nigdzie tych moich... rzecz. A, tutaj jest masa. A, hunger, ja jestem głodny. Ojejku. Dobra, to czemu mi nie mówią, że ja jestem głodny? Consume. Zjedzmy sobie, dobra. Ile teraz tej energii mamy? Pokażcie mi. 6 ponad, dobra, elegancko. Czyli teoretycznie moglibyśmy jeszcze jedno to laboratorium zbudować, nie? Circuit board. Nie zwróciłem uwagi, że jestem głodny. Dobra. Czy to będzie to? Pyk. 5. No i zobaczymy, czy będziemy robić tu więcej? Tak, 10 bitów, czy tam bajtów, czy czego na sekundę. Dobra. Medium construction, fluid analysis, power storage. Small tank. Chcemy to? No dobra, zróbmy. Niech będzie. Namówiliście mnie. Czyli mamy tutaj rozwój tego naszego small tank. Aluminium jest potrzebne. Dobra, aluminium chyba mamy nawet tutaj, nie? Tak mi się wydaje. Aluminium. Dobra. Ej, fajny klimacik. Kurde, naprawdę, takie jest poczucie, jakbyśmy byli na tej stacji. Dobra, small tank. Install.
Dobra. Mamy oxygen tanka. Aha, tylko ciekawe, czy to oznacza, że tutaj mamy mniej jakby rzeczy do niesienia, nie? Chyba tak, może tak być. To sobie wrzućmy wszystko. O, leaky tank, to chyba... A to pewnie możemy w ogóle przerobić, nie? Nie musimy tego nosić przy nas. Disassemble. Tak, empty can też. Dobra. Czyli tak, tutaj potrzebujemy teraz więcej tego. Niech to się zbiera, a my pójdziemy... Może zobaczymy w środek tamtej stacji, co? Zobaczymy, co tam się ogólnie dzieje. Czy możemy coś tam ciekawego zebrać. Let's go. Bo tu chyba nie wyjdzie. Ale dlaczego to jest cały czas pożar? Czy ja nie dokonałem tutaj dekontaminacji tego? W sensie rozhermetyzowania? Wydawało mi się, że ja to otworzyłem, żeby tutaj właśnie wyssało tlen i żeby ta cała stacja była... No to dziwne, że ja tutaj wchodzę tak po prostu. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze jest ogólnie do zebrania. Ale chyba nie. No dziwne, tutaj trzeba by było otworzyć te śluzy. Otworzyć je, żeby tutaj po prostu wywalić tlen i żeby nie było ognia. Nie wiem, dlaczego tego nie robimy. No ale dobra, no niech będzie. No skoro tak jest, to tak musi być. Tak zakładam. Gdzie jest wyjście tu? Czyli chcemy pozbierać jeszcze jakieś rzeczy. Co nam się może przydać teraz najbardziej? Chyba wszystko po trochu, co? Tego silikonu chyba najmniej mamy. Koperek też się na pewno przyda. No, ten inwentory jest tutaj dość niski. O, jak jestem tak ciężki, to się ledwo poruszam. Dobra, ale jeszcze kontroluję lot. Więc chodźmy. 98 na 100. Ale tlenu mam teraz dużo, dobra. Oj, tutaj jaka jest właśnie ta dziura w tym poszyciu pewnie, nie? Trzeba będzie się tym zająć. Dobra, chyba jeszcze jeden storage dobrze by było zrobić. Ale zaraz zobaczymy, co będziemy mogli tutaj nowego odkryć. Dobra, bonjour. Czyli tak, co my tu mamy? Okej, 12 punktów. Mobile repairs. Okej. Fluid analysis, czyli to byśmy mogli pewnie robić płyny, nie? Medium construction, power storage, junction module, okej, obserwatorium. Dobra, zróbmy na razie analizę płynów. Oj, tutaj zobaczcie, jest zablokowane chyba z dema, nie? Ale jeszcze trochę o farming. Chociaż kurczę, nie wiem, czy to będzie wszystko, czy może to jest tylko zawartość dema, którą odblokowujemy dopiero potem gdzieś tam. Storage. Fluid Lab, czyli circuit board jest nam znowu potrzebny. Fajnie jakby to pobierało z tej naszej szafki, nie? Nie wiem, czy tak się dzieje. 13 silikonu. Czy ja mam tyle tutaj? Chyba tak. Dobra. Construction Fluid Lab. To niech będzie tu na końcu. I co to robi? Myślałem, że to... dużo to robi. Myślałem, że to nam pozwala ogarnąć płyny, kurczę, żebyśmy mieli tutaj więcej picia. Dobra, a zobaczmy, ile w ogóle zużywamy tego prądu. Czy my jesteśmy jeszcze na plus? Jesteśmy jeszcze na plus, dobra, ale pewnie trzeba by było zbudować jeszcze... O, no wiadomość. End of our distress. O, Mayday! This automated... Okej. Okay. Pilot page. To tu? A tutaj pilot, endeavor.
booster. O, czyli my możemy tu się jeszcze poruszać tym. O kurde, nieźle. Będziemy mogli latać. O panie, do tego się nie spodziewałem. Mobile repairs. O kurde, też 20. Ej, no tego się nie spodziewałem, że będziemy mogli latać. To jest kozak, naprawdę. Chciałbym więcej zrobić tego... Chciałbym więcej zrobić prądu. Solar cell. Raz, dwa, trzy, cztery. Zróbmy od razu więcej. To w sumie są tanie te rzeczy, więc możemy sobie na to pozwolić. Ej, no nieźle, bo tak się zastanawiałem, czy my właśnie będziemy tylko w jednym miejscu siedzieć, ale jeżeli możemy tutaj latać, no to znaczy, że to jest naprawdę, kurde, fajny pomysł na giereczkę. Zbudujmy tutaj to sobie. Ciekawe, czy to ma sens, jak tak jedna, drugie zasłania, ale chyba na potrzeby gry to nie ma tutaj większego znaczenia, aczkolwiek jestem ciekaw, czy w rzeczywistości pewnie nie jest tak kolorowo, dobra. Ale w każdym razie to mamy. Zaraz zobaczymy, czy nam te punkty dodało. Kurczę, to nie sądziłem, że będziemy mogli latać. Ekstra, to mi się podoba. To mi się podoba, bo to znaczy, że ta giereczka ma rzeczywiście więcej głębi, niż się gdzieś tam na początku może wydawać. Dobra. Distress signal. No chciałem tam polecieć. 13. To za mało. A, full version only, tak. Czyli tu mamy jakby koniec tego naszego demka. Dobra, spróbujmy to jeszcze zrobić sobie. Junction. Czyli możemy budować skrzyżowanie. Medium. Circuit board, aluminium. Dobra, spróbujmy to zrobić. Czyli tak. O, jest obserwatorium. O, dobra, a to na zewnątrz. Ale najpierw i tak musimy te junction. Czyli dwa circuit boardy, dwa electrical kity. Raz, dwa, raz. A, dobra, brakuje nam koperka. Czy tutaj możemy mieć koperek? O, tu w ogóle, aha, tu mamy. Koper jest. Git. Silikon na razie przerzućmy. Czyli lecimy, no, zaraz noc będzie. Electrical kit chyba. Zróbmy dwa. I co jeszcze nam potrzeba? Aluminium. Czy tu mamy aluminium? Krzyju! To jest, kurwa, amelinowe! Tylko jest full. Silikon tu wrzućmy. Aha, dobra, ja źle robię. Aluminium jest tu. Electrical. Silikon tu przerzucamy. Czy jeszcze potrzebujemy jednego aluminium? Kurdełkę. Chciałem to jeszcze zbudować przed nocą. Let's go. Cały czas mi się mylą te przyciski, no co jest? Dlaczego tak się dzieje? Aluminium, tak? Czyli to tutaj? Koper, kurde. Where is ameliniowe? Dobra, jest amelinium. I teraz cyk, junction, build. Dobra. Czy ja tędy mogę wejść? Chyba nie, co? Bo to jest tylko śluza wewnętrzna. To jest tylko śluza wewnętrzna, no ale zobaczcie, że nasza stacja tutaj się całkiem fajnie rozbudowuje. A jeszcze jak będziemy mieli właśnie dostęp do kolejnych jakichś tam modułów, do jakichś systemów podtrzymywania, znaczy system podtrzymywania życia są, ale do jakichś tam systemów farmy i tak dalej, no to może być całkiem spoko. Chociaż mówię, obawiam się, bo tutaj nie widać, żeby za dużo było tych odkryć jeszcze. O, pokażcie moje skrzyżowanie. No jest, elegancko, no guns i gal. Pięknie, dobra. Wszystko, o kurde, o, się przestraszyłem. O, Jesus! Przestraszyłem się, bo tak nagle zgasło i ten... Ojejku. Nieźle, dzień trzeci, dobra. A to jest naprawdę jak budzik, Jesus, fatalne to jest, circuit. Dobra, zrestartowane. 10 kredytów, 15. No chciałbym jeszcze zobaczyć te mobile repairsy.
czy uda nam się coś z tym zrobić i rzeczywiście, czy będziemy mogli gdzieś polecieć. A czy ja mogę zrobić obserwatorium? Silikon. Silikon chyba mamy. Silikon. Raz, dwa. Tyle chyba wystarczy. A, to trzeba być na zewnątrz. Zróbmy, no niech będzie. Zobaczymy, jak to się prezentuje. I tak jeszcze chwilkę mamy, że zanim te punkty się zbiorą. No i mówię, no najbardziej chciałem zobaczyć właśnie, czy tutaj jeszcze damy radę tym stateczkiem ruszyć i polecieć, bo to może być spoko. Tylko czy ja chcę obserwatorium zrobić może tutaj? Tu chyba będzie najlepiej, co? Bo będziemy mieli taki widok na tą stację i na Saturna. Pyk, dobra. No trochę to jest chyba waste surowców, ale to jest demo. Sprawdzamy, bawimy się, jest git. Dobra, let's go. I zaraz zobaczymy, czy uda nam się naprawić ten silnik. I wystartować. Dobra, najpierw sprawdźmy badania. Jeszcze mi chwilę brakuje. Dobra, jeszcze chwilkę. A nasze obserwatorium jest tu? Tu jest chyba. Ciekawe, czy ta stacja może się uszkadzać, trzeba ją naprawiać wtedy. No dobra. Widok jest całkiem niezły. To chyba najlepsze miejsce wybrałem do zbudowania tego obserwatorium. Nieźle, nieźle. No tylko poza samymi walorami estetycznymi raczej ono nam chyba nic nie daje, bo raczej nam punktów nie zwiększa tej nauki. Dobra, jeszcze jeden kredycik nam potrzebny i będziemy mieli te mobile repery. A co tutaj w ogóle mamy jeszcze? Grappling, inventory capacity, radar. Processing, asteroid processing, czyli będziemy mogli asteroidy jakoś tam minować pewnie czy coś, śluzy, farmy, duże lampy solarne, czy nie lampy solarne, tylko panele, water storage, okna, no i tutaj mamy truss construction, czy to jest od thrusters? Junction, to jest chyba jakiś inna metoda budowania, nie wiem co to dokładnie jest. Dobra, mobile repairs. I teraz jak to działa? Czy ja mam jakąś nową rzecz do zbudowania? Zobaczmy. Mobile Repair Unit. Czyli potrzebujemy tylko circuit boarda. A do tego potrzebujemy... aluminium to było potrzebne? Copper? Kurde, nie pamiętam. Weźmy ten. A! Znowu nie w tą stronę. Silikon chyba mi był potrzebny. Dobra, a jak w ogóle... O, jestem najedzony i ten. Git. Raz tutaj zjadłem i wystarczy na kilka lat. Aluminium, circuit board. Dobra. Czy ja to muszę zainstalować? Tak. Chyba działa, co? Zrobiłem to, zobaczymy. Czy teraz ja mogę to naprawić? Czy musimy czekać na jakąś informację z góry? No bo tutaj... Tu jest to rozwalone i tu jest to rozwalone. Aluminium. Okej, czy mamy naprawę? Dawaj aluminium. Dobra, jest. Dobra. Tutaj jeszcze jest to poszycie do naprawy. Silikon i aluminium. Ciekawe, czy coś jeszcze będzie do naprawy. No jeszcze trochę i zaraz ta moja stacja będzie wyglądała lepiej niż ta ich stacja. Znaczy, to też była moja stacja, ale no wiecie, o co chodzi. Co nam było potrzebne? Silikon i aluminium? Chyba tak. Silikon. I to jest chyba aluminium. Już idę tutaj rozpoznać właśnie, co jest czym. Oj, teraz już za dużo trochę. Dobra, musiałem to wyrzucić. I lecimy. Wii.
Jestem ciekaw, czy gdzieś jeszcze są jakieś uszkodzenia, bo to są ewidentnie tutaj widoczne. No ale zobaczymy. Zaraz może jeszcze będzie jakaś informacja. Repair, dobra. Czy gdzieś jeszcze? Tu nie widać nigdzie żadnych uszkodzeń. A może to jest te połączenie takie inne, nie? O którym oni mówili. W sensie to, które jest do odblokowania. Dobra, zobaczymy. No chciałbym polecieć jeszcze. Jeżeli się uda, to by było super. To byśmy jeszcze zobaczyli, jak to wygląda. Jeżeli nie, no to... No to nie. Ale no... Liczę. O, można, dobra. Frag... Coms, dobra. Start. Okej, czyli lecimy, kurde, udało się. Tylko ciekawe, czy ja potrzebuję paliwa jakiegoś? Skąd ja wezmę paliwo? Traveling, okej. Lecimy, moi drodzy, są nowe lokacje. O, tu jest jeszcze status, okej. Czyli wszystko działa, dobra. Gdzie my jesteśmy? Wyjdźmy sprawdzić. Jestem ciekaw. Fajnie, czyli tutaj jest jednak jakieś takie poruszanie się jeszcze i sprawdzanie tych miejsc. Spoko, spoko. Dobra. No jest jakiś stateczek, rzeczywiście jakiś hub rozwalony. No i są surowce. No wejdźmy do środka, zobaczymy, co tu się dzieje w środku, nie? Czy ktoś tu w ogóle jest? No bo dostaliśmy wiadomość. Już chyba nikogo nie będzie. Sprawdźmy tylko, widzowie. Bonjour. Storage. Hello. To mógłby być też i dobry horror, co? Okej, okay, unlock terminal. Distress message received. No available rescue craft. Okej. Okay. Data copied. Czy ja jestem głodny? A tak, bo tears mi rośnie tutaj, dobra. Od razu widać, że ten ekran jest rozmyty. No dobra, ale nic tu więcej nie mogę zrobić, nie? Tam coś zostało przekazane do komputera. Więc jakieś tam informacje będę miał i coś będę mógł z tego zrobić. Tu chyba nic nie możemy w ogóle zbierać w tym miejscu, nie? Tak mi się wydaje. Tylko po prostu sobie latamy. No dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć tutaj ten odcinek, ten materiał. Gierka naprawdę wydaje się całkiem ciekawa. No będziemy tutaj się poruszać pewnie po tej orbicie Saturna. Rozbudowujemy tą swoją bazę, no oczywiście nie byliśmy w stanie wszystkiego zobaczyć, to jest tylko demo, więc mamy też pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość komponentów i rzeczy, które możemy tu zrobić, ale gierka jest naprawdę całkiem ciekawa, ja lubię takie survivale, a jeszcze w kosmosie, no to już w ogóle jest ekstra. Widać, że są to jakieś opcje rozwoju, coś możemy robić. Zobaczymy tylko, na ile to wystarczy, no bo to, co było zablokowane, co było pokazane, że jest w pełnej wersji, no nie wygląda, jakby było tego strasznie dużo. Chyba, że potem jest jeszcze jakiś może fabularny twist, czy coś się dzieje, że tych kolejnych rzeczy odblokowujemy, a może gra będzie rozwijana i będzie się po prostu więcej ich tutaj w przyszłości pojawiać. W każdym razie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie oczywiście o łapeczkach w górę, komentarzach i o subskrypcji. Jest to mega, mega ważne, żeby walczyć z tymi bóstwami algorytmów, żeby zwyciężyć z nimi, żebyśmy mogli w końcu dobić do 100 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że to się uda. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!